Więc, co było co nas Life is Strange? Wiecie, co było co Life is Strange? Wiecie? No właśnie. Niczego dobrego nie uczy Life is Strange. Na pewno pierwsza część Life is Strange nie uczy niczego dobrego. Bo... No dobrze wiecie, jak macie z beznadziejną postacią. Beznadziejną. Dość kości. Tylko skończone idiotki jak po Grimercie będą twierdziły, że Max to jest dobra osoba. Nie no, lepiej zaraz uczę, ale tego jak być toksyczną zmiją, które się wydaje, że ma prawo oceniać wszystkich dookoła. I również mało tego manipuluje wszystkimi. Za to niby jest taką dobrocytowną osobą, gdy w rzeczywistości wcale tak nie jest. No to jest cała Life is Strange. Life is Strange Before the Storm z kolei może nauczyć tego. Żebyśmy zawsze mówili prawdę swojej przyjaciółce, najlepszej. A właściwie to dziewczynie nawet też, w przypadku Chloe Rachel. No tyle, że można robić zakłamać z Rachel, no i oczywiście nie będzie z tego żadnych konsekwencji. No to jest też coś, co mnie irytuje, że nie ma żadnych konsekwencji, jeśli Rachel po prostu ukłamiemy. A powinny być jakieś konsekwencje, żeby pokazać nam, że jednak powiedzenie prawdy jest lepszą opcją. No to jest taka pogromia, jak chociażby, jak ona nagrywa i straci Before the Storm, to wiecie, co ona zrobiła? Ona stwierdziła, że ukłamie Rachel. I że ona nie powie prawdy Rachel na temat tego, co zrobił jej ojciec. To jest tylko i wyłącznie pokazanie tego, jak naprawdę złą osobą jest programerka. Ma ona celność robić z siebie dobrą osobę, która wcale nie jest. Idiotka. Ech. Nie no, teoretycznie Life is Strange może czegoś uczyć, ale jeśli przetłumaczymy sobie te lekcje na swój sposób, na swój właściwy sposób, a nie to, co Life is Strange próbuje nam wmówić. Ponieważ... Na przykład taki Life is Strange 2. Jakie będzie wasze pierwsze przejście tej gry, nie znając w ogóle konsekwencji waszych wyborów? Pewnie będziecie raczej dobrze, tak? Będziecie podejmować takie bardziej moralne decyzje i do tego prowadzą te bardziej moralne decyzje. Do tego, że on albo trafi do więzienia, albo zostaje on rozdzielony z Danielem. W Life is Strange 2 trzeba podejmować właśnie te mniej moralne decyzje, tyle że gra ci w ogóle tego nie sugeruje. Trzeba się tego domyślać. Więc Life is Strange właściwie uczy, że w ogóle nie warto być moralnym w takim razie. W ogóle nie warto być moralną. Life is Strange 1. Life is Strange 1 pokazuje ci to, że możesz sobie manipulować wszystkim jak chcesz. Że możesz robić z siebie dobrą osobę, którą wcale nie jesteś. Jak to jest w spadku Max. I że możesz być sobie werną zmiją, możesz sobie olewać uczucia, ignorować w ogóle to, co twoja najlepsza przyjaciółka czuje. Możesz to wszystko ignorować. A ludzie i tak będą ci szanować. No to właśnie coś takiego pokazuje Life is Strange. Zajmując nawet o Life is Strange, nie wspomnę, bo tam nie ma jakiejkolwiek lekcji. To może zacznijmy od tego. Natomiast co uczy Questa Girls? Pomyślmy. Osobiście uważam, że Questa Girls Sunset Backstreet uczy na przykład piosenkarzy, ludzi, którzy siedzą w tej branży, tego, żeby nie dążyli do perfekcji za wszelką cenę. Muszę powiedzieć, że Postcrash daje nawet dobrą lekcję. I historia daje dobrą lekcję, faktycznie. Teraz właśnie, to jest taki jedyny pomysł odnośnie tego, a to jest jedyny... No, tylko to mi przychodzi na myśl właściwie, gdy myślę o tym, czego Questa Girls może nauczyć, bo nie wiem, co w sumie inne odcinki tego się właściwie uczą konkretnego. Teraz nie jestem do końca pewna. Może jest ewentualnie historia z Dani Permontet może nauczyć tego, żebyście za swego cenę nie dążyli do tego, żebyście byli sławni. To może jest być taka lekcja. No i to jest faktycznie lekcja pozytywna. Z tym się zgodzę. Jeśli tego miała uczyć historia z Dani Permontet, no to mogę jak najbardziej to uszanować. Mogę w tym nawet widzieć jakiś potencjał.
No to są takie dwie lekcje, które przychodzą mi na myśl. I szczerze, mimo tego, że to są tylko te dwie lekcje, to i tak te lekcje są przynajmniej wartościowe w przeciwieństwie do tego, co oferuje Life is Strange, więc no wiadomo, co dostanie punkta. Jokasta Gales oczywiście. No i teraz ostatnie podsumowanie, czyli co mi się najlepiej oglądało, bądź grało. Life is Strange czy Jokasta Gales? Mogę sobie powiedzieć, że teraz nagrywając Life is Strange przeżywam swoje najgorsze chwile, ponieważ najpierw drugi epizod Skate, który mnie doprowadził do wkurwu. Naprawdę się wtedy wkurzyłam i patrzenie jak Kate umiera to była dla mnie jedyna satysfakcja w tym epizodzie, biorąc pod uwagę to, jak naprawdę Max w tym epizodzie była zła. A teraz poznamy epizod trzeci, w którym to Max jest jeszcze gorsza i to co napierdoli w tym epizodzie doprowadza mnie do szału. Więc no, myślę, że raczej to jest ten epizod, będę chciała jak najszybciej przejść, żeby to zmienić z głowy. Natomiast o wiele lepiej gra mi się w takie Life is Strange Before the Storm albo Life is Strange 2. No, jak sami widzicie, jestem dumną posiadaczką wszystkich części Life is Strange. Oczywiście tych części Life is Strange, w które można w ogóle grać, no bo Life is Strange Chronicles w ogóle tutaj nie biorę pod uwagę. Nie ma takiej opcji, żebym kiedykolwiek zainstalowała sobie Chronicles. Nawet gdybym miała sprzęt, który pozwoliłby mi grać w tę grę, no to i tak bym nie skorzystała z tej opcji, ponieważ Chronicles to jest pierdolone gówno, a nie gra. Taka jest prawda. W tę grę przynajmniej, to ta gra jest nawet spoko, muszę powiedzieć, jak na Life is Strange, ta gra też. Tylko ta gra jest też pod wieloma względami toksyczna. No Max, kuziwa, Kate, to co tak złe postacie, chcę dojść do tego, która naprawdę jest tak zła i tak wkurzająca. Za to jest sporo jakaś masakra. No mogę sobie powiedzieć, że w Life is Strange Before the Storm i Life is Strange 2 gra mi się o wiele lepiej niż w Life is Strange, na pewno. Bo tam przede wszystkim gram postacią, którą lubię. Ja gram Chloe, którą lubię. Ja gram Sonem, którego lubię. A z kolei Max nienawidzę. A Castagars? Castagars mi się dobrze oglądało ze względu na sam odcinek, ale również muszę powiedzieć, że ten odcinek, Niezapomniana przyjaźń, naprawdę był okropny. Jeden z najgorszych odcinków, który kiedykolwiek oglądałam. Jeśli chodzi o jakiekolwiek filmy, bajki, to co teraz filmów to właściwie nie oglądam, bo za filmy trzeba płacić, żeby oglądać, a ja nie chcę tegokolwiek płacić w internecie, bo ja również muszę powiedzieć, że nie ufam internetowym płatnościom. Boję się, że to by się mogło do mnie skończyć i dlatego w ogóle nie kupuję tegokolwiek przez internet i również nie płacę za oglądanie tegokolwiek, ponieważ boję się, że może to się po prostu dla mnie źle skończyć. Tyle. Mogę mieć jakieś problemy przez to, więc mam nadzieję, że to rozumiecie. No ale tak, co do tego Castagares, co do oglądalności Castagares, to muszę sobie powiedzieć, że... Castagares Rainbow Rocks jest zajebiste, to na pewno. I Castagares Rainbow Rocks bardzo mi się tam zaglądało. Tak samo Igrzyska Przyjaźni były spoko. Ten odcinek, w którym się też pojawiała Starlight, bo była Starlight, a Starlight jest zajebista. No muszę sobie powiedzieć, że Castagares nie jest aż tak ciekawy jak Wings albo jak Shira, tym bardziej, ale Castagares ma Zandę Shimmer, która spokojnie mogę powiedzieć, że jest najlepszą postacią ever. I z tego powodu myślę, że... Nie no, kurde, Zandę Shimmer, no to jest Zandę Shimmer, no. Tutaj punkt zdecydowanie dostanie Castagares. Ale niech będzie zarobił stres test, bo jednak Castagares... Albo nie, jebać to, jebać Life is Strange. Jeśli do jednego, dla Castagares. No Life is Strange jest pod tyloma względami toksyczne, że... Nie zasługuje na punkt. Oczywiście no są dobre chwile z Life is Strange, jak Before the Storm albo Life is Strange 2. No ale że niestety... Jest taki Life is Strange z Max. Które właściwie to powinno być głównie o Chloe. I jeden serap jest to skoro, no to Life is Strange to sobie tutaj za nie za ocenę. No i to będzie tyle. Najkrótszy odcinek, jeśli chodzi o moje tutaj porównywanie jakiejś bajki do Life is Strange, ale no trzecia część miała być ostatnią częścią, no ale moja matka wtedy przysła i musiałam przerwać nagrywanie. Musiałam zakończyć nagrywanie. Dlatego nagrywam teraz tutaj finalną część, czwartą, która no jest tak krótka, no ale obiecuję, że już kolejne te części będą dłuższe. Myślę, że następnie zabiorę się za porównywanie Monster High do Life is Strange. No i tutaj naprawdę Life is Strange nie będzie miało sens, biorąc pod uwagę to, jak Monster High ma zajebisty design postaci. No ale do tego jest też odniosek w swoim czasie. Na chwilę, bo to końce, to będzie na tyle. Na razie.